Mamy światełko. Oświetlenie zrobione. Wszystko tak jak miało być. Tam mamy puszeczkę. Tu mamy kontakt podwójny. To jest nie do końca dobrze zrobione, ponieważ ten przewód powinien wychodzić od dołu. Jednak jakby tu coś lało się, to mogłoby się tam nalać do środka. No ale jesteśmy wewnątrz pomieszczenia, więc mam nadzieję, że nic tu nie będzie się działo z tym. W drugim pomieszczeniu oczywiście również. I puszeczka również tam. Także w każdej chwili można wypuścić z niej kolejny przewód do dalszej części budynku. I również tutaj mamy podwójny kontakt. Także w każdej chwili mogę sobie tutaj coś podłączyć. Jeśli chodzi o tutaj, o tą klatkę, no to żeby coś pokazać, nadal nic nie widać, ale w każdej chwili mogę sobie przynieść tutaj halogen na statywie i pokazać coś więcej, żeby było widać. Także najważniejsze, że mam światełko, jest jasno, jest fajnie. Pracę wykonywałem po pracy, popołudniami, wieczorami, także ciemno było. Jeszcze tu pokażę. Mamy tutaj, wychodzi linka z przewodem, idzie tutaj i tutaj mamy puszeczkę, z której można również wypuścić kolejny przewód i na przykład tu sobie zrobić kontakt. No i idzie tam. Tam też jest puszka zrobiona. Tutaj nic na razie z tym światłem nie robiłem, tym po prostu go przesunąłem, ponieważ mam plan na oświetlenie tutaj w tym budynku. Także może kiedyś będzie jakiś filmik. Także na tyle na dzisiaj. Zobaczcie sobie jeszcze, jak to leciało. Na razie. We'll be right back.